Witam widzów w telewizji Imperium Gliwice w kolejnym wydaniu Strefy Kibica. A dziś w programie. W Chorzowie miały miejsce małe derby Górnego Śląska. Tamtejszy ruch podejmował Piasta Gliwice. Koszykarze GTK Fluor Gliwice rozpoczęli już fazę play-off. W pierwszym meczu zmierzyli się z rezerwami Śląska Wrocław. Piłkarki ręczne z Sośnicy Gliwice kontynuują marsz w górę tabeli. Rywalizowały we własnej hali z Krakowią Kraków. Z jakim skutkiem? O tym za chwilę. Miniony weekend pauzowała futsalowa Ekstraklasa. Grała za to pierwsza liga. NBIT Gliwice przeniósł się do nowej hali w Łabędach. W ostatnim programie dużo mówiłem o sukcesach Jagody Zagały i Piotra Kapały na szermierczych mistrzostwach Europy młodzieżowych. Tak jak obiecałem, dziś w programie wywiad ze złotą medalistką tychże mistrzostw. Siatkarze AZS Politechniki Śląskiej Gliwice zakończyli już rywalizację w trzeciej lidze. Z jakim skutkiem? O tym w dalszej części programu. A na koniec troszkę zapowiedzi, bo w najbliższy weekend ruszają rozgrywki w niższych klasach rozgrywkowych piłkarskich. I tak jak powiedziałem na początku, przenosimy się od razu do Chorzowa. Tam miały miejsce minioną niedzielę małe derby Górnego Śląska. Piast rywalizował z Ruchem. Przed tą kolejką Chorzowianie byli na drugim miejscu w tabeli. Piast natomiast plasował się na 12 lokacie. A to oznacza, że zdecydowanym faworytem tego pojedynku był Ruch. I też tak wszyscy myśleli, że Gliwiczanie polegną. Zastanawiają się, w jakich rozmiarach. Tymczasem okazało się, że już w 16 minucie Łukasz Hanzel z podania Wojciecha Kędziory otworzył wynik tego spotkania, a zrobiło się 1-0. Wtedy jeszcze wśród chorzowskich kibiców było przekonanie, że stratę tą da się odrobić. Nic takiego jednak się nie stało. Zaraz po zmianie stron Wojciech Kędziora, który powraca już do pierwszego składu, podwyższył wynik na 2-0 i jak się potem okazało, ustalił końcowy rezultat tego spotkania. Radość była duża. Wygrać na wyjeździe, wygrać w derbach w obecności 7 tysięcy kibiców, no to rzeczywiście jest spora sztuka. Posłuchajmy więc, co powiedzieli bohaterowie tego meczu, Wojciech Kędziora, Łukasz Hanzel i trener Piasta Marcin Brosz. Bramka ważna, ale ważniejsze są 3 punkty, bo już byliśmy trochę pod ścianą i teraz musimy zrobić wszystko, żeby zbierać jak najwięcej punktów i nie patrzeć już na tabelę. W szatni powiedzieliśmy sobie jedno słowo, konsekwencja i tego się trzymaliśmy, że mieliśmy jeden za drugim pracować i przede wszystkim na 0 z tyłu i agresywnie. Udawało nam się to i do tego dołożyliśmy jakoś z przodu i udało się wygrać. Obawialiśmy się tego spotkania z paru względów. No, nie muszę wszystkim mówić, jaką formę reprezentuje od pewnego czasu zespół z Chorzowa. I to nie tylko chodzi o same wyniki, jak również o styl gry. Więc tak ważne, cieszymy się strasznie, na tak ciężkim terenie udało nam się zapunktować. Druga ważna rzecz, my straciliśmy bramki, co jest istotne. I to spowodowało, że byliśmy groźniejsi w grze z przodu. Strzeliliśmy również 2 bramki. Pierwsza bardzo ładna po grze kombinacyjnej, natomiast druga cieszy chyba w szczególności cały zespół, ale w szczególności sympatyków z Gliwic, strzelona przez Wojtka Kędziorę. Długo czekał na to, długo wszyscy czekaliśmy. Mamy nadzieję, że ten impuls w postaci wygranego spotkania, jak również i ta bramka, doda nam pewności siebie i w najbliższych tak ciężkich spotkaniach. Po tak długim czasie strzeliłem swoją bramkę po powrocie po ciężkiej kontuzji i także my jako zespół odnieśliśmy zwycięstwo i to dzisiaj podwójnie cieszy. Tak, mieliśmy jakiś plan i taktykę na to spotkanie i to dzisiaj się udało. Zrealizowaliśmy to, odcięliśmy jakby najważniejsze postacie w ruchu od zagrań, dobrych podań i to dzisiaj się nam udało. Dzięki wygranej Piast przesunął się na 11 miejsce w tabeli. Do pierwszej ósemki podopieczni Marcina Brosza tracą już tylko 4 punkty. No a za tydzień czeka nas, za niespełna tydzień czeka nas w Gliwicach prawdziwy hit, bo w poniedziałek zawita tutaj aktualny mistrz Polski i lider tabeli Legia Warszawa. Ja już zachęcam wszystkich kibiców, żeby tłumnie przyszli na stadion przy ulicy Okrzei. Piast jest na fali wznoszącej. Miejmy nadzieję, że podtrzyma że zrobi to, co uczynił Chorzowie, czyli sprawi niespodziankę, no i może pokona Legię Warszawa.
Ze stadionu w Chorzowie wracamy do Gliwic, do hali Osir. Tam w sobotę rozpoczęła się faza play-off. Koszykarze GTK Fluor Gliwice podejmowali rezerwy Śląska Wrocław. W rundzie zasadniczej Gliwiczanie łatwo grali Wrocławian, ale w tą sobotę, w minioną sobotę, te emocje były już zdecydowanie większe. W zasadzie wynik ważył się prawie że do ostatniego gongu czy sygnału, bo tak to chyba w koszykówce należy określić. Jak to się skończyło, o tym już w bezpośredniej relacji z hali. Rozgrywki w drugiej lidze koszykówki męskiej wkroczyły już w decydującą fazę. Minioną sobotę koszykarze GTK Fluor Gliwice rozpoczęli swoją przygodę w play-off i rozpoczęli bardzo udanie, bo na własnym parkiecie pokonali rezerwy Śląska Wrocław 83-72. Play-offy rządzą się swoimi prawami, przekonaliśmy się o tym dzisiaj. W rundzie zasadniczej gładko ograliście rezerwy Śląska, a w sobotę walka do ostatniej minuty. Dlaczego? Wydaje mi się, że każdy zespół teraz będzie podchodził całkiem poważnie i będzie chciał wygrać. I jak najdalej zajść w play-offach. No, runda zasadnicza to gra na rozegranie. No wiadomo, play-offy to już jest gra o coś, tak? Każdy chce zająć jak najlepsze miejsce. No, my chcemy wejść do pierwszej ligi. Ale dzięki temu kibice oglądali dzisiaj kawałek fajnej koszykówki. Zarówno w waszym wykonaniu, jak i gości, szczególnie zawodnicy, notabene, którzy są z Gliwic, ciemnoskórzy, tutaj zapsuli wam trochę. Tak, tak, no bardzo dobrze się spisywali, no robili wszystko, no, żeby nam utrudnić tą grę. No, my staraliśmy się wygrać, no i udało nam się, to chociaż nie było łatwo. Były takie momenty, że parkiet dosłownie iskrzył. No, leciały tutaj niecenzuralne słowa, skąd tyle tej sportowej złości? No wiadomo, no, gra o wynik, emocje, nerwy, trudna gra, no i z tego wychodzą później takie. Wygraliście pewnie, możesz powiedzieć, jak kolega z boiska, kogo byś dzisiaj wyróżnił, pochwalił swojej drużyny? No, wyróżniłbym rozgrywających, bo to oni no, dobrze bronili i dobrze rozgrywaliśmy tę grę, chociaż no, czasami nam to nie wychodziło, ale myślę, że góra dobrze zagrała. Po części nawet wysocy też, więc no, każdy dał tyle, ile mógł i, no, i z tego wynik do przodu. To zapowiada nam kolejne duże emocje. Następny mecz we Wrocławiu, tak? Pojedziecie tam oczywiście z zamiarem zakończenia tej przygody z play-off. Tak, tak, no na pewno będziemy się stali wygrać, żeby już to rozstrzygnąć w drugim meczu. No, na pewno nie będzie łatwo, no, ale będziemy robić wszystko, żeby było dobrze. Z hali Osir przenosimy się do hali w Sośnicy. Tam piłkarki ręczne w ramach rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi zmierzyły się z Krakowią. Kraków, sośniczanki zajmowały przed tym meczem 4. miejsce w tabeli, krakowianki 5. Jeśli by gospodynie przegrały, no to zamieniłyby się tymi miejscami. A jak się skończyło? Zobaczmy. W kolejnym meczu o mistrzostwo drugiej ligi piłki ręcznej kobiet Sośnica Gliwice zmierzyła się z Krakowią Kraków. Krakowia to zespół bardzo utytułowany. W przeszłości drużyna ta już 12-krotnie sięgała po mistrzostwo Polski. Teraz jest na etapie odbudowywania swojej świetności. Gliwiczanki jednak dzisiaj nie dały żadnych szans rywalkom, wygrywając 29-24. Dziś pewna wygrana nad bardzo utytułowanym zespołem, bo Krakowią Kraków. Wiedziałyście, że to będzie tak łatwy mecz? Wiedziałyśmy, że to będzie ciężki mecz, mimo tego, że wygrałyśmy u nich dość wysoko. Do każdego przeciwnika podchodzimy z respektem i na każdy mecz gramy 100%. Po pierwszej połowie zanosiło się na wasze zwycięstwo. Jak wyglądała ta odsłona z boiska? Pierwsza połowa była dość chaotyczna, bo nasze błędy, ich błędy, aczkolwiek udało nam się odskoczyć na kilka bramek i dociągnęłyśmy do końca z tą przewagą. Ty stoisz na bramce, niemniej koleżanki walczą w polu. Kogo byś wyróżniła w tej pierwszej odsłonie? Ja myślę, że my jesteśmy jednym kolektywem i każda gra na 100% i tu jeżeli jedna zawodzi, no to następna ją wspiera i ja całą obronę bym wyróżniła. To nie ma tak, że jedna czy dwie, wszystkie gramy razem i
smutno. Szkoda tej przegranej chyba tydzień temu, tak? Kiedy grałyście z liderkami, bo byłybyście w innym miejscu w tabeli. Szkoda, aczkolwiek MTS Żory to jest bardzo mocny zespół, walczą o wejście do drugiej ligi. Myśmy dały z siebie 100%, nie był to aczkolwiek nasz mocny mecz, nasz idealny mecz. No, Sośniczanki dzięki wygranej nad Krakowią umocniły się na 4. miejscu w tabeli, mają szansę również i na 3. lokatę, ale muszą pokonać kolejnego przeciwnika. Będzie to Otmend Krapkowice. Tak jak powiedziałem, w Ekstraklasie futsalu mieliśmy w miniony weekend przerwę spowodowaną występami reprezentacji Polski w tej odmianie futbolu. Grała za to pierwsza liga. NBIT Gliwice, nasz reprezentant na tym poziomie rozgrywkowym, przeniósł się do nowej hali, do hali Łabędź w Łabędach. No i myślę, że przynajmniej na razie tutaj duży sukces marketingowy, bo hala zapełniła się w zasadzie do ostatniego miejsca. Porywające widowisko, zadowolony był prezes NBIT-u. Posłuchajmy, co powiedział. Prezes klubu NBIT Gliwice zadowolony, widzę, dość mocno, bo dziś inauguracja nowej hali tu w Łabędach. Jak to się stało, że w ogóle żeście się dostali? Jak to się stało? Myślę, że głównym celem naszym było zmienić halę na bardziej profesjonalną, nowoczesną, żebyśmy dalej parli do przodu, także chcemy się rozwijać. No i też myślę, że dużą pomoc miasta z tej strony, też pani przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Krystyna Sowa nam pomogła tutaj, można powiedzieć, zagościć na tej hali, tak bym w skrócie powiedział. Fajnie by było, gdyby na tej hali zagościł też taki prawdziwy doping, jaki znamy z dużych boisk. No, to będziemy to budować, panie redaktorze. Myślę, że potrzebujemy na to troszeczkę czasu, ale na pewno za kilka meczy będzie pan mógł zobaczyć, że ten doping będzie. To zaprośmy jeszcze kibiców na nową halę. Dokładnie. Gdzie jest ta hala? Kiedy gracie tutaj następny mecz i z jakimi nadziejami mogą tu przychodzić? Zapraszam wszystkich w imieniu swoim i całej drużyny. Już za tydzień na Łabędy, hala Łabędź, ulica Partyzantów. Gramy o 18:00, także w sobotę. A sportowo muszę tutaj dodać, że NBIT Gliwice pewnie pokonał swojego rywala, a był to zespół z Lublina, AZS Lublin, i to wygrał 9-3. To nie było wcale łatwe spotkanie. W Lublinie lepsi wtedy okazali się gospodarze, a to tymczasem już w pierwszej połowie Gliwiczanie strzelili 5 goli, w drugiej dorzucili jeszcze 4, w drugiej zresztą było już to bardziej wyrównane widowisko. Dodajmy, że bramki strzelali Łukasz Jagiełło 2, Dmytro Pitczenko, to jest zawodnik z Ukrainy grający w NBIT-cie, też 2 gole. Marek Chojnacki 2 bramki, Marcin Minkus też 2 gole. I to wszystko zakończył Kamil Musiał 1 bramką. Piotr Kapała i Jagoda Zagała. To są nasi świeżo w zasadzie upieczeni złoci medaliści Mistrzostw Europy. Te zawody odbyły się na przełomie lutego i marca. Ja już o nich tutaj kilka razy mówiłem w programach, ale udało nam się wreszcie dorwać. Jagodę Zagała powróciła z Jerozolimy, bo tamte mistrzostwa się odbywały, i na hali Szczermierczej podzieliła się wrażeniami z tego turnieju, a także pokazała nam złoty medal. Zapraszam. Jagoda Zagała świeżo upieszona, już mistrzyni Europy, nie tylko tutaj mistrzyni Polski. Jagoda, jakie są pierwsze wrażenia po tym tytule? Pierwsze wrażenia, nie mogłam uwierzyć w to, że udało nam się to wygrać. Dopiero po paru dniach, jak już euforia cała opadła, wszystkie emocje, doszło to do nas, że wygrałyśmy właśnie Mistrzostwa Europy Juniorów. No i niesamowite uczucie, wielka radość, no i dążenie do jeszcze większych sukcesów niż Mistrzostwa Europy. Walczyłyście w bardzo dalekim kraju, bo aż w Izraelu, w Jerozolimie, w Ziemi Świętej. To chyba była twoja pierwsza tak daleka wyprawa? No niekoniecznie, miałam dalszą do Azerbejdżanu czy też do Jordanii. Bardzo, bardzo blisko z Jerozolimą, ale można powiedzieć, że to był jeden z moich takich dalszych wylotów i wyjazdów. Od razu trzeba powiedzieć, że wszyscy pojechaliście tam no, z myślami, że te medale będą. Należeliście do grona faworytów, zarówno Sebastian Majger, jak i ty, jak i Piotrek Kapała. W turnieju indywidualnym jednak nie było nawet ósemki. Dlaczego? Dlaczego?
No, widocznie to nie jest ten moment, to nie był ten czas, kiedy mieliśmy zrobić te wyniki. Trenowaliśmy, prawda, w 100% się przygotowywaliśmy. No niestety nie wyszło. W ten dzień akurat przeciwnicy okazali się lepsi, ale postaramy się udowodnić na Mistrzostwach Świata, że to był błąd. Która walka, który mecz sprawił wam najwięcej, który przeciwnik sprawił wam najwięcej kłopotów? Jeśli można było zauważyć po wynikach końcowych, to oczywiście finałowa walka z Włoszkami. Tutaj wygrałyśmy tylko i wyłącznie jednym trafieniem, więc walka była zacięta od samego początku do samego końca. No i jak powiedziałam, Włoszki tutaj nam sprawiły największy problem, ale udało nam się. Śledziliśmy tą walkę i było tak, że ostatnia zawodniczka, która z was walczyła, miała przewagę chyba tam 2 punktów bodajże. Straciła tą przewagę i konieczna była dogrywka. Co czuje wtedy co czują zawodniczki, które patrzą na to z boku? Jako osoba właśnie patrząca z boku, no tylko mogłam trzymać kciuki i mieć nadzieję, że się uda, bo kompletnie nie miałam wpływu na rozwój tej walki, bo koleżanka walczyła. A poza tym, no klasę szermierza można zauważyć po tym, nie jak zaczyna, tylko jak kończy. No i sam wynik mówi sam za siebie, prawda? Chyba tych medali tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, to w sekcji Piasta Gliwice trudno jest liczyć ostatnio. No, powiem, że teraz akurat jest dobry moment dla naszego klubu i tylko może być lepiej. Mistrzostwa świata przed nami, Sebastian walczy, ja walczę. Bardzo dobrze zawodnicy. Dla ciebie to chyba już są jedne z ostatnich mistrzostw tej kategorii wiekowej. Tak, ostatnie. Tak, mistrzostwa teraz do Bułgarii się wybieram, do Plovdiv, ostatnie mistrzostwa juniorów świata. Zobaczymy, co będzie, to będzie. To dobry wstęp i dobry początek, no czy może nie tyle co początek, ale taka prognoza przed twoją dorosłą karierą już szermierki, bo od kiedy to? Od września zaczynasz, tak? Tak, dokładnie od września. Już sezon zaczynam jako seniorka w całej Polsce i wyżegnam się z juniorkami i zaczynam swoją nową kartę, można powiedzieć. Czyli co, jedziemy z tobą do Bułgarii na mistrzostwa? Zapraszam. Wciąż w grze są siatkarki gliwickiego AZS-u. Już w najbliższy weekend rozegrają kolejne 2 spotkania w fazie play-off. Jadą do Katowic, by zmierzyć się z Sokołem 43 Katowice. Wiemy, że te pierwsze mecze były niezwykle zacięte. Skończyło się 1-1. Wierzymy, że nasze panie poradzą sobie z Katowicami. Tymczasem w miniony weekend rozegrano już ostatni turniej w trzeciej lidze męskiej, gdzie uczestniczył zespół AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Nasi panowie niestety ten ostatni turniej zakończyli na 4. miejscu i tym samym też zakończyli już swoją przygodę, jeżeli chodzi o sezon 2013-2014. Jest to niezłe osiągnięcie, to trzeba sobie tak powiedzieć, bo w tej fazie zasadniczej siatkarze zajęli 2. miejsce, potem wzięli udział aż w 3 turniejach i dopiero na 3. zakończyli swoją przygodę. Akademicy z Gliwic to zespół w zasadzie półamatorski, złożony głównie ze studentów, chłopców, którzy chcą się pokazać, którzy chcą się wypromować i myślę, że im się to udało, a przy okazji jeszcze sprawili frajdę swoim kibicom. I jeszcze kilka bieżących informacji. Odbyły się w Mikołowie Mistrzostwa Śląska Juniorów w spadzie. Wygrała oczywiście Jagoda Zagała, bo inaczej być nie mogło. Złoty medal Mistrzostw Śląska. 3. był Daniel Niestrój. Nieźle poszło również w turnieju drużynowym, gdzie szpadziści Piasta Gliwice odpowiednio zajęli 2. i 3. miejsce. To jest zespół męski. Zespół żeński natomiast zakończył te rozgrywki na 3. lokacie. I tak jak obiecałem na początku, że na koniec kilka zapowiedzi, jeśli chodzi o rozgrywki w niższych klasach piłkarskich. W najbliższy weekend rusza 3. liga, 5. liga i A-klasa. Tam mamy naszych reprezentantów, nasze zespoły. No, w Gliwicach będzie można tylko zobaczyć rezerwy Piasta, które w sobotę 22 marca o godzinie 15:00 będą podejmować ruch Radzionków, tak, ten ruch Radzionków, który jeszcze jakiś czas temu grał w Ekstraklasie, a potem na jej zapleczu. Warto więc przyjść na stadion w Ostropie przy ulicy Lekarskiej, by zobaczyć, jak sobie poradzą rezerwiści. Pozostałe nasze zespoły z Gliwic grają na wyjazdach. Łabędy jadą do Paniówek.
Fortuna Gliwice do Miechowic, to jest dzielnica Bytomia, a Carbo Gliwice pojedzie do Kamieńca, by powalczyć z Dramą. Fortuna Gliwice, przypomnę, jest liderem w swojej klasie, to jest Liga Okręgowa. ŁTS Łabędy też tam gra, jest w środku tabeli. Carbo Gliwice no, walczy o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Oby im się to udało. I to już wszystko w tym wydaniu Strefy Kibica. Mam nadzieję, że w następnym wydaniu będę miał równie dobre informacje i będę przekazywał, że Piast Gliwice wygrał z Legią Warszawa, a siatkarki AZS Politechniki Śląskiej awansowały do dalszej fazy rozgrywek, ale nie zapeszajmy. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Specjalnie dla telewizji Imperium Gliwice wydarzenia sportowe z naszego miasta komentował Grzegorz Muzia. Uwaga, uwaga. Kto będzie składał program? Kuba, mówię do ciebie. Trzeba NBIT dać tam, gdzie powinien być w zapowiedzi, we właściwym miejscu.